Nowy head wyszedł 26 minut temu. Najgorzej oceniane komisariaty z Google Maps. Zobaczymy ten, gdzie trafiają zbanowani czatownicy. Nieprzyjazne ludziom. Nie polecam. Kradli katalizator przy parkingu tego komisariatu, żeby policja nie miała sprawnego alkomatu. Chamscy, szczególnie ten z wąsami. Już jeden pies mierzył do mnie z broni. Policja, co o niej wiecie? Policję należy pierdolić. Ja jako typowy gamer wiem, że policja funkcjonuje w skali pięciogwiazdkowej i mniej więcej od trzech gwiazdek w górę wysyła za tobą helikopter. Ale okazuje się, jak że... się nazywał ten w Cyberpunku oddział specjalny? Nastak? Ja pierdzielę, ale to był creepy stary. Do opisu policji wcale nie potrzeba pięciu gwiazdek. Wystarczy jedna. Tego dowiedziałem się przeglądając najgorzej oceniane komisariaty z Google Maps. I tak, jest to jeden GG z wtedy. Absurdalnych ja im podwaliłem wóz i potem wszystko rozpieprzałem jakimś czołgiem. W ogóle Cyberpunk to była taka odkleja, jak cię namierzali. W tej serii nie ma już żadnej świętości, skoro nawet służbom prawa możesz wystawić jedną gwiazdkę i w serwisie, który tak naprawdę jest globalną mapą? No tak! Naprawdę dziwne. Tym bardziej, że oczywiście temat policji jest troszkę bardziej złożony niż recenzja. Żarty żartami, ale gdyby policji nie było, to ktoś by ci rzucił cegłą w okno i nic byś z tym nie mógł zrobić. Dosłownie nic. W sensie nie, żebyś mógł dużo więcej aktualnie, ale chociaż możesz to zgłosić. Recenzje najgorzej ocenianych atrakcji turystycznych. Policja pełni bardzo konkretne funkcje w naszym społeczeństwie i chciałbym na wstępie zaznaczyć, że nie jest to odcinek w stylu nienawidzę policji, HWD. Ta praca jest niezwykle trudna i obciążająca psychicznie, no i też domyślam się, że wiele ocen może nie wynikać z rzetelnej Stary, ja czasem próby. Oglądam, jak masz bodycam nagranie z jakichś akcji w Stanach Zjednoczonych, nie? A tam wszyscy te gany mają, nie? Jezu, jakie to jest porąbane, jaka to jest stresująca robota. Za każdym rogiem może czyhać po prostu typ, który cię zabije, a oni, wiesz, to są gigaczady totalne pod tym względem, trzeba przyznać. Ocenę danego komisariatu, no bo wystawili ci mandat albo złapali. Idziesz do pracy każdego dnia z myślą, że możesz zginąć. Jasne, są też policjanci od jakiejś drogówki czy coś i oni mają trochę mniej ryzyko pracę, ale zawsze jak myślę o policji, to myślę o tych hardkorach, nie? No i to akurat szacun fest. Przecież posterunkowy mnie złapał i wsadzili mnie na 20 lat. Strażacy? Gwiazdy. Strażacy to są takie gigaczady, ja pierdzielę. Nie mógłbym być strażakiem, bałbym się za bardzo. Nie? Pierwszy komisariat, który mamy, to komisariat policji Bydgoszcz-Błonie. Ocena 1,9. Komisariat znajduje się koło zespołu szkół elektrycznych. Ale ciężko, żeby komisariat miał dobre oceny, mam wrażenie. Zwłaszcza w Polsce. Koło jazdy speed. Zajebiste. W tej szkole jazdy jeździsz co najmniej 50 mil na godzinę. No i mamy tutaj obok też cmentarz. O, tu mamy po drugiej stronie laboratorium. I to tam pewnie z komisariatu jak tak, CSI tak. Bydgoszcz zanoszą próbki, że... CSI Bydgoszcz! By zrobić gigantyczne chorej ściukę w okularkach normalnie siedzi. Chyba tu jest komisariat. Wygląda bardzo sympatycznie. I co ciekawe, ostatnio wiele opinii się pojawia pozytywnych. Bardzo miła obsługa, policjanci, OPI, zawodowe podejście. Pomogli mi z problemem, doradzili co mogę zrobić. No i super, jedna gwiazdka i mamy zdjęcie człowieka, który jest chyba ratownikiem. Ma koszulkę z napisem seksu nie potrzebuję, wystarcza mi to, że mnie firma miejsce nieprzyjazne ludziom. Nie polecam. No to fakt. Zgłoszenie przestępstwa to męka i udręka. Nie polecam. Jest tutaj pewna zachowana formuła poetycka. Powtórzę. Jedna gwiazdka. Przyszedłem się zgłosić i mnie zamknęli. Opinia wystawiona po 10 latach przerwy. Powtórzenie. Podkreślone mocno dzięki temu. Pani dzielnicowa na rejon Błonie Korczaka nie kiwnęła palcem, gdy zgłosiłem podejrzenie... Uprowadzenie dziecka. Bezczelność i chamstwo. Bezczelność i chamstwo. Strasznie underwhelming dobór słów do sytuacji, szczerze mówiąc. Porwano dziecko bezczelne. Co jest? Przychodzisz na komisariat i mówisz: dzień dobry, mam podejrzenie uprowadzenia dziecka. Panie, Bydgoszcz, Błonie, no to wie pan ile tutaj jest uprowadzeń dzieci, obok jest zespół szkół elektrycznych i cmentarz. Trójkąt bermudzki, uprowadzeń dzieci, oto jest recenzja. Trójkąt bydgoski. Z drugiej strony, bardzo niewygodne łóżka za kratą. Miło by było widzieć jakąś herbatkę emoji. Nie wiem jakie są tutaj jakby standardy. Czy możesz poprosić o herbatę? Nie wiem. 15 minut czekania. Nie, no, ty, powiem tak, ja jestem ciekawy, jakie masz faktycznie ten traktowanie. W sensie, nie żebym chciał sprawdzić, ale chciałbym się dowiedzieć, jak to wygląda, nie? Czy ten telefon chociaż jest, czy coś do picia dostaniesz jak trzeba. Jak oni się zachowują, nie? Względem ciebie. Nawet w takim areszcie, nie wiem, jak idziesz za jakieś gówno, bo nie wiem, najebać się czy coś. Aż pani łaskawie zainteresuje się, że przy okienku stoi petent.
z dużej litery, ale pani też z dużej litery, więc z szacunkiem. A później zbyła mnie jak dzieciaka. Człowieku, w tym miejscu są uprowadzenia dzieci wielokrotne, więc ciesz się, że cię nie porwali. Nadużywanie władzy to u nich na początku dziennym... No tutaj na pewno nie ma nadużywania słownika. To zaraz. Już jeden pies mierzył do mnie z broni. Przypominam, że obok jest przychodnia weterynaryjna. Już jeden pies mierzył do mnie z broni, że niby chce uciekać, a ja na spacerze z pieskiem rasy York, a tych dwóch rasy nie znam, ale raczej... Coś mi się nie wydaje, żeby policjant mierzył do kogoś z broni tak o... To broń się chyba bardzo rzadko wyciąga, tak mi się wydaje, zgodnie z procedurami. Bo śmierdziło. Śmierdziło. Jest tutaj odwołanie się do takiego klasycznego tekstu, że policjant pies... Psy. Mamy tutaj wokół tego zbudowaną recenzję, że pan był z psem rasy York i zatrzymało go dwóch psów rasy policjant czy coś. Żeby nie było, jest pozytywna recenzja też dotycząca na przykład policjanta, pięć gwiazdek. Przyjmuje tutaj na wejściu, więc bardzo często zależy to może od intencji też składającego doniesienie. Jedna gwiazdka. Kompletny brak kompetencji i brak kultury osobistej. Bardzo niemili funkcjonariusze, którzy chyba za karę dostali tę pracę. Nie polecam. Kurde, to jest chyba też problem. Takie mam wrażenie. W Polsce, że na policję do pracy, nie że wszyscy, ale bardzo dużo takich ludzi, którzy totalnie nie powinni się tam znaleźć, się znajduje. Jakby trafiają tam odrzutki, a to powinna być bardziej chyba prestiżowa robota dla naprawdę mądrych ludzi, którzy ogarniają to, co robią. A w tym momencie, mimo że, nie wiem, ja na przykład powiem szczerze, w tym kraju mam tak, że jak widzę policję, to mam wrażenie, o, ciekawe, czy do kogoś się przypisuje losowo, a nie, że wiesz, czuję się bezpieczniej nagle. Sam nie dość, że mają problem i oznakować rower, to jeszcze dwa razy. Dzielnicowy zatrzymuje samochody i poucza kierowców, robiąc korek ciągnący się od Gałczyńskiego do Szubińskiego, brak słów. Nikt nie chce do policji, więc biorą każdego. No tak, ale na przykład wydaje mi się, że w innych państwach to trochę lepiej wygląda. W sensie domyślam się, że wszędzie mniej lub bardziej zawód policjanta jest krytykowany, ale nie wiem, w Polsce jest jakaś wyjątkowa kultura policji i to też właśnie w błędne koło się wpędza, bo nikt tam nie chce iść, bo nikt nie chce być jebany, a potem będąc tym policjantem nie jesteś najlepszy, robisz złą opinię policji i to tak w kółko. Cały czas. Żenada. Okej, okay. Dzielnicowy zrobił korek, może szukał... Tak ogólnie nie jest na ważniejszych stanowiskach w tym kraju? Nie, no pewnie, nie? Jeżeli jesteś stróżem prawa albo odpowiadasz za cokolwiek, to ludzie będą cię jebać, ale nie wiem, no mam wrażenie, że u nas to jest jakiś apogeum tego, tych emocji negatywnych. Porwanego dziecka. Trzy gwiazdki, cienko. Piękna recenzja. Tak, kolor niebieski. Oczywiste chyba, dlaczego brałem niebieską koszulę. No bo nagrywam na zielonym tle, zielonej nie mogłem. Jest no prawdziwy powód, podkreśla moje niebieskie oczy. Oczywiście. Przenosimy się do epicentrum przestępczości. Świdnik, na wschód od Lublina. Ale ładnie, jak zielono, mają ulubioną restaurację. Komenda powiatowa. Restauracja Złote Łuki. Ja bardzo polecam tego. Makrojalka podwójnego. Policji 1,9. Opinie niezwykle ciekawe. Nikt nie jest zainteresowany jakąkolwiek pomocą. Jedna wielka znieczulica. Rzeczywiście wiele przypadków może być niewspółmiernie odbieranych przez osobę, która na przykład pada ofiarą jakiegoś przestępstwa, a policjanta, który, no nie wiem, na przykład już 150 razy odbierał zgłoszenie o takim przestępstwie. To nawet nie jest zabawne. W ogóle cały ten odcinek jest dramatyczny. Uwaga na milicjanta z KPP milicjant. W Świdniku. Jezu, jak ja kochał, gdy ludzie używają tego starego słownictwa, żeby obrazić, bo było bardziej bezlitośnie, nie? Za czasów milicji, z tego, co mi ten dziadek opowiadał. Łże jak pies. Nie wszyscy, wiesz, jak jest jakaś negatywna sytuacja, to nie policja, to milicja, aha. Pies. Czy psy potrafią kłamać? Spójrzcie im w oczy, tym są. Ale fajnie. Czy one mogą zwodzić nas na manowce? Dlaczego mówimy w taki sposób o nich? Przykład. Próbował wlepić mandat za rzekome wyprzedzenie na pasach w okolicy skrzyżowania. A czy to akurat inna sprawa? Mam wrażenie, że kultura wyrabiania normy mandatowej w tym kraju jest posrana jakaś. Za wszystko idzie dostać mandat. Odgrażał się, że sprawa pójdzie jak, do sądu. Jak chcą ci dać mandat, to ci go dadzą. Może nie zatrudniajcie półślepców, frustratów i mierno do drogówki, a ludzie zaczną was lepiej traktować. Okej. Jedna gwiazdka. Niemiła recepcja, ale co się dziwić. W końcu to policja. Chamscy, szczególnie ten z wąsami. Jakbym dostał taką recenzję, to zgolił wąsa. Nikt mnie nie rozpozna. No to jest genialne. Nie wiem, czy te recenzje są ze sobą powiązane, ale dokładnie 5 lat temu ktoś też napisał 5 gwiazdek. Miła obsługa, szczególnie ten z wąsami. O, widzisz.
Czyli jednak tutaj wąsacz 50-50 na razie. Co? No cóż, w Świdniku policjanci otrzymali bardzo krytyczną opinię. Ktoś też chyba pomylił recenzję ze sklepem spożywczym, bo napisał buraki. Trzy kropki. Lubię nawet buraki. Ja liczyłem na to, że to będzie mocniejsze i wiesz, będzie lista zakupów wklejona niechcący, czy coś w tym stylu. Kroisz, dodajesz rukola, orzechy, fajna sałatka wychodzi. Kolejny komisariat mieści się w miejscowości, której nazwa sprawiła mi spory problem, bo myślałem, że to błąd, a to Orzysz. Orzysz, kurwa. Orzysz to poleczy. No właśnie. Nie, przepraszam za żarty z nazwy miejscowości, w sensie ta nazwa jest piękna. Wyobrażam sobie, że próbujemy tą nazwę powiedzieć komuś z zagranicy. Skąd jesteś? Szymon z Orzysza. Orzysz. Mam tu komisariat, który ma zaledwie 5 recenzji. To pisane jako wzorowy, ponieważ ktoś napisał wzór. Jak nie powinni postępować policjanci? Domyślam się, że jest to antywzór, wzór od tyłu, czyli rózw. Jedna gwiazdka. Są, ale nie tam, gdzie ich trzeba. Jedna gwiazdka, nie podoba mi się. Jedna gwiazdka, jak A mi się podoba, nie no. Co się przechodzi, to nagle znikąd pojawia się radiowóz. A jak się wpada zbadać trzeźwość albo zgłosić zaginięcie dokumentu, to nigdy ich tutaj nie ma. Nie polecam wizyt w tym miejscu. To jest klasyczna... Ja w ogóle mam wrażenie, że nikt nie lubi iść na policję. Czasem trzeba coś zgłosić czy coś, ale to raczej nie jest przyjemne miejsce. To normalne dość. I umiejętność policjantów, że kiedy przechodzisz na czerwonym albo nie ma pasów, to jest jak western w nowym miasteczku, że ani żywej duszy, nikogo nie widać. W momencie, w którym postawiasz stopę na tej byłem ulicy, byłem w takim miasteczku w ogóle. Kupił mi dziadek kowbojski kapelusz, muszę go odkopać gdzieś z piwnicy na Red Dead Redemption 2, jak będziemy grać. Radiowóz na sygnale w Katowicach. W centrum miasta jest taki skręt, z którego korzystają w zasadzie tylko autobusy. Tam są zrobione światła. I tam jak korzystasz często... ze skrętu, to się nie dziwię, że na policji lądujesz. Swego czasu w tym kraju tak to działa. Łapali policjanci. Muszę przyznać, że zdarzyło mi się złapać mandat. Oczywiście ja jak dostałem jedną gwiazdkę i zaczęli mnie gonić policjanci, uciekałem przez bazar. Strzelaliśmy się na pistolety, aż przyleciał helikopter, ale na szczęście miałem przy sobie wyrzutnie rakiet i go zestrzeliłem i przyjechał oddział SWAT. Tak naprawdę to nie. Oczywiście zatrzymałem się, popłakałem i zgodziłem przyjąć mandat. Jako, że grałem w każdą odsłonę serii GTA... Ej, ograliście kiedyś mandat? Bo ponoć jak się dobrze zagada, to może ci odpuszczą. Nie wiem, ja to bym miał chyba takie, no już daj, trudno. Wiem, jak radzić sobie. Nawet bym nie próbował. Policją. Przeważnie wystarczy jechać, przemalować. Tylko, że ja bym nigdy nie dostał mandatu. Do warsztatu i gubią pościg. Myślę sobie, jak twórcy GTA na to wpadli. Mają taki brainstorming, jak rozwiązać. Trochę dziwnie, że policja zamiast wzbudzać w tobie poczucie bezpieczeństwa, to wzbudza w tobie niepokój. No mówię, i to jest jakiś problem, nie? Wewnętrzny jednak. Społeczny, nawet bym powiedział. Bo tak jest. Uciekanie przed policją. Nic nie zrobiłeś, a policja cię przeraża. To coś tu nie gra, nie? No, przemaluj samochód. Następny komisariat... Jeba HR. Żeby nie było, że wyszukuję tutaj jakieś mniejsze komisariaty z małych miejscowości. Warszawa. Jest to komisariat znajdujący się koło parku Brudnowski Park. Ciekawe, czy w dzielnicy Brudno jest. Czysto. Ładnie zielono. Tutaj jest rower zaparkowany. Zobaczmy, czy jest zabezpieczony. Chyba nie. Ten rower można Dzięki, jaki za piątkę. Jest pewien Strahamer, który nieźle się wybił pójściem na komisariat XP. Nie mam pojęcia, o kim mówisz. Komisariat posiada ocenę 1,7 i 95 recenzji. Można powiedzieć, że ja nic nie jest ugruntowana. Jedna gwiazdka, no bo czego się spodziewaliście? Przyszłam na komisariat, aby zgłosić przestępstwo. Rozmowę podjął ze mną nieprzyjemny, arogancki i leniwy dyżurny. Powiedział, że nie ma ważniejsze rzeczy do roboty. Czekaj, chyba powiedział, że ma. Wrażenia z wizyty. Wczoraj około 20 na policji przy Chudeckiej. Jak najgorsze. Pyzaty. Dyżurny, ale głównie durny. Cóż za konstrukcja. Pyzaty, dyżurny, ale głównie durny. Wysłuchał sprawy. Tutaj jest nawias, tylko durny, że nie jest dyżurny. Zwykły nawias, tylko pochylony. Ale później dał kilka rad. I finał, żeby przyjść za 14 dni, to wtedy sprawą się zajmą. To tylko potwierdza opinię, żeby tę placówkę zamknąć, a policjantów skierować do innych zajęć. Jeśli chodzi o te czasy oczekiwania, to wydaje mi się, że niestety takie są procedury. Chyba tak było w ogóle na przykład z jakimś zaginięciem, nie? Że po 24 godzinach chyba dopiero można się za to wziąć, czy coś takiego. Nie wiem, tam są takie dziwne zasady. Znowu krzywy nawias, albo na bruk. Nie Sprawa wiem, czy we wszystkim, nie? Ale chyba są. Przyjął mnie pyzaty dyżur. Poprawiam, pojechał na komisariat, a nie poszedł, a ok, przepraszam za pomyłkę. A no tak, to teraz już wszystko się zgadza. To już wiem, o kim mówisz. Mężczyzna, z którym nie miałam przyjemności rozmawiać, nie miałam przyjemności w sensie, że
To znaczy, że się nie rozmawiało. Okazał się być aroganckim gburem bez kultury i ogłady. Walił do mnie na ty, jakbyśmy się znali od dzieciństwa oraz... Mnie bawią ludzie, którzy strasznie się czepiają o taką, wiesz, o te zasady kultury w momencie, gdy to totalnie nie ma znaczenia, bo liczy się chyba sprawa, w której na przykład mówisz. Jezu, jak ja tego nie lubię. Ludzie szukają za wszelką cenę takiego czegoś, żeby się przyczepić, wiesz. Że o, tutaj ktoś przeklnął, o, tutaj nie jesteśmy na ty, o, dla ciebie chyba pan. Rodzice czasami jak przegrywali dyskusję, gdy dobrze gadałeś jako dzieciak, to mówili ci, nie jestem twoją koleżanką albo kolegą, zawsze tak było. O, albo nie pyskuj. Tyskliwe odzywki, rozmowa jak z czasów PRL-u. Wymyślił sobie, że koniecznie jest jakiś papier, którego akurat nie miałam, więc zgłoszenie nie zostało przyjęte. Dodał również, że ma ważniejsze sprawy do roboty. Ewidentnie było widać, że nie chce mu się pracować. No, nie wiemy, może akurat rozbijał szajkę źle zaparkowanych rowerów albo może największy gang. Jedna gwiazdka, to się zdarzyło rok temu. Zauważyłam na parkingu porozbijane. Ale początek, to się zdarzyło rok temu. Myślisz sobie, Jezu. A tam wybita szyba. Chody, wybita szyba, wyrwane lusterka boczne i tym podobne. Zadzwoniłam na 112. Przyjechali z Chodeckiej w 15 minut chyba. Przyjechali, sprawdzili na swoich komputerkach mnie, czy nie zalegam z mandatami, a potem mnie. To chyba normalne, że muszą cię sprawdzić. No kurna, jak mogliście mnie sprawdzić? Zgłaszam sprawę i mnie sprawdzacie? Co? Sam w nie swoje sprawy, bo to nie moje samochody. Kurtyna. Podczas rekrutacji chyba wybierają tych, co wypadli najgorzej, ponieważ osoby pracujące tam to dramat. Bez względu dramat. Kiedy i o jakiej porze dnia się tam zjawiłem. Ale warto nakreślić tutaj jedną rzecz. Pracujące tam jest to tutaj dramat. Spacja przed kropką, także no powiedziałbym, że niezbyt szanuję tę opinię. Bez względu kiedy i o jakiej porze dnia się tam zjawiłem, to zawsze odsyłano mnie na następny dzień. Masakra! Przyszliśmy zgłosić zaginięcie osoby. Potraktowano nas z buta, korzystając z praktyki spychologii i przeczekania. Dwa elementy wykładane na Akademii Policyjnej, spychologia i przeczekanie. Za każdym pytaniem, czy zaczną działać, odpowiadali, są państwo następni w kolejce. Szkoda, że w międzyczasie przyjmowano innych interesantów. Są państwo następni w kolejce, powiedział policjant, wyciągając swojego gnata. Którzy przyszli po nas z błahszymi w świetle prawa sprawami. Współczuję ludziom, którzy... Przyszliśmy zgłosić zaginięcie, a policjant kazał podejść nam do ściany i stanąć tyłem do niego. Że musieli przechodzić przez coś takiego, brzmi naprawdę poważnie. Zgłosiłem kradzież katalizatora. Do sprawy dołączyłem fakturę za naprawę. Koszt około 12 tysięcy. Katalizator został skradziony z auta, które stało przy sklepie Biedronka, a na parkingu są kamery. Niestety sprawa umorzona po miesiącu. O umorzeniu dowiedziałem się tylko po tym, jak zadzwoniłem na komisariat. Nawet listu nie wysłałem. Masakra. A wiecie, co jest bardziej szokujące? To, że u mojego koledzy skradli katalizator przy parkingu tego komisariatu. Najciemniej pod latarnią. Jest to jakieś powiązanie przestępcze. Dramat! Zwolnić wszystkich! Ciemnogród! Byłem uczestnikiem kolizji drogowej. Zadzwoniłem do komisariatu zapytać o poradę, co robić w sytuacji, kiedy drugi uczestnik oddalił się z miejsca zdarzenia. W odpowiedzi usłyszałem, że po porady dzwoni się do adwokata. Lepiej zadzwoń do Sola. Google nie daje szansy. Na zero gwiazdek. A to jest ten przypadek, kiedy warto by było mieć taką możliwość. Tutaj proszę wyświetlić jedną gwiazdkę i usuwamy ją i teraz jest zero gwiazdek. Pamiętam jak ten, jak mój ojciec szedł coś zgłosić, to chyba było... A, no tak, bo my idziemy pewnego razu, to było w podstawówce, nie? Zawoził mnie jeszcze do szkoły wtedy. Wychodzimy z domu, a auto na pustakach stoi. Nie ma kół, nie? Co jest? I ojciec poszedł to zgłosić. No i w sumie nawet się tym zajęli. Tylko, że ojciec lepiej rozwiązał tę sprawę, bo wszedł na Allegro i zobaczył, że jego felgi może kupić, kurwa. I kurwa pomógł policji to rozwiązać, zagadkę. U mnie się da. Chciałem wam pokazać, mam tutaj grę o policji, nawet więcej niż jedną. W programie Krab Squad na To Znowu Oni graliśmy kiedyś w symulator policjanta Torrente, HWDP, czyli chcę wrócić do policji. Znormalizujmy skrót HWDP. Co jest? To jest miła, dobra nazwa. Symulator policji 2013, no, kocham policję. Tylko nie mówcie moim kolegom hip-hopowcom. Komisariat Policji w Gdańsku, ocena 2-0. Dzwonię od kilku godzin co jakieś 15 minut i nikt nie raczy odebrać telefonu, tylko słychać proszę czekać, będzie rozmowa. Śmiechu. Może ktoś powinien sprawdzić, bo od 20 minut słyszę tylko w słuchawce proszę czekać, będzie rozmowa. Może ktoś tam zasłał i nie jest w stanie ale odebrać telefonu. W ogóle telefonu. Dziwny komunikat, proszę czekać, będzie rozmowa. Strasznie dziwnie to brzmi. Słyszę bez szacunku do człowieka. Teksty typu, nie mam kuli do wróżenia, żeby pani powiedzieć, że mnie to nie interesuje. I w trakcie rozmowy ciągle
podniesiony ton. Panu komisarzowi dwa razy tak bardzo nie chciało się ze mną rozmawiać, że rozłączał się w trakcie, gdy o coś pytałam. Dno. Jedna gwiazdka, jak się domyślacie. To nie są ludzie... Przyszłam zgłosić zaginięcie, a policjant? To szukaj. Ludzie tylko zwykłe... Policja, dno, porażka. Nie można liczyć na żadną pomoc. Pomimo dostarczenia monitoringu, na którym sprawca uszkodził mój samochód i gdzie dokładnie widać twarz, cała sprawa została umorzona. Policjantka, która prowadziła sprawę, pozostała bez żadnych konsekwencji. Doradziła, żebym kupił sobie ubezpieczenie. Polska policja to dno. Płacę na nich podatki, a w zamian otrzymuję wielkie starość. Wielkie w infrastrukturze budynku, jak i w mentalności. Wow, starość? W sensie, że stary typ myślenia. Jeżeli macie starość w mentalności, no to zasługujecie na dwie gwiazdki. Żałuję, no że Google nie daje możliwości przydzielenia minusowych gwiazdek, bo jeden to za dużo na ten komisariat. Z minusowymi to już jest problem, bo... Chociaż nie, możemy zrobić tak, że bierzemy te zero gwiazdek, które przyznaliśmy wcześniej, przesuwamy i tutaj robimy takie czerwonawe gwiazdki, że skala już idzie w dół. Czas oczekiwania uczy cierpliwości. Trzy kropki. Beznadziejnie. Dramat bez komentarza. Jest no w sumie jest to komentarz, więc nie do końca tak bez, ale dobra. Wewnętrznie sprzeczna, bo jeżeli nie dajesz komentarza, to nie dawaj komentarza. Ty, w tym skrócie też jest napisane tak jakby jeba, żeby Google Maps coś sugerowało. Komenda powiatowa policji w Wyszkowie, ocena 1,9 i chciałbym zaznaczyć tutaj... Nie żartuję, kiedyś w linku uformował mi się N-word. Że w moim dokumencie mam zapisane, że ten komisariat powinien mieć ocenę 2,1. Sytuacja zmienia się dynamicznie. Komisariat w pięknej okolicy, boisko do koszykówki. Dzięki za info. Tężnia nie ma sprawy. Fajna okolica się wydaje. Zakaz wjazdu nie dotyczy policji. Nie wiem, jakie są przepisy, czy policja może zrobić wszystko. Driftować. Ale oro, ty, dobrze im idzie. Oraz niemiły pan, szkoda, że nie da się dać 0 na 5. Ubolewam. Omijać szerokim łukiem, chamstwo i brak kultury u pana przy wyjściu. I brak spacji po przecinku. Byłem na tej komendzie w celu przebadania się na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu i zostałem odprawiony z kwitkiem, bo dyżurny stwierdził, że alkomat mają zepsuty. Paranoja, żeby policja nie miała sprawnego alkomatu, nie polecam. No ale chyba się zdarza, no. Chociaż faktycznie trochę słabe, że nie mają kilku. Komendy policji w Wyszkowie. No rzeczywiście jest to trochę dziwne, że policja nie ma alkomatu, bo jeżeli nie policja, to gdzie? Odwiedziłem komendę w celu zbadania się alkomatem. W odpowiedzi dużo ludzi chyba ma własny, nie? W ogóle. Zaczynają sobie kupować teraz na wszelki wypadek i dobrze, trzeba sprawdzać, nie? Żeby nie wsiąść. Bo czasami ludzie nie czują już, nie? A okazuje się, że tam we krwi dalej coś jest. Słyszałem, nie wie pan, czy może pan prowadzić samochód? Bo ja takie rzeczy wiem bez badania alkomatem. Tą sytuację pozostawiam bez komentarza. Żeby nie było, jest też ocena pozytywna, 5 gwiazdek, wzór do naśladowania, bardzo profesjonalna obsługa. Polecam polską policję, więc zdarzają się pozytywne rzeczy. Jedna gwiazdka. Zgłosiłam wtargnięcie na teren prywatny. Orywat, to jest napisane, ale okej. Oho, DJ Palasaj tu nie był z Drandonautiką. Tak, że intruz siedzi na mojej posesji, ponieważ policjanci nic z tym nie zrobili, a mnie czeka noc na ulicy, bo boję się wrócić do własnego domu. Co? Policja. Tyle rozrywki z nimi. Zabawy. Ostatni komisariat w naszym dzisiejszym odcinku ma najniższą ocenę, jaką się da wystawić na Google Maps. 1,0. Jedna gwiazdka, brak 0 gwiazdek, niestety. W środku typowy PRL. Panowie policjanci nie zdają sobie sprawy, co dzieje się w sklepie obok. No, skąd mają sobie zdawać sprawę, jak są w komisariacie? Bardzo niemiła sytuacja mnie spotkała. Pan, chyba dzielnicowy, skontaktował się z moimi sąsiadami. Bzdurna sprawa. Syn zaparkował na chodniku. Mandat 100 zł. Okej, zapłaci, ale po co była ta rozmowa z sąsiadami? To co ma problem, że ze sąsiadami gadał? O co chodzi? Dobre pytanie. Brak słów. Totalne bezprawie. Nie, no nie do końca brak słów. Właśnie kilka widzieliśmy. Dziękuję wszystkim za oglądanie kolejnego odcinka. To fajne wszystkie recenzje na dzisiaj. Losowy mam nadzieję, materiał strasznie. Z odpowiednim dystansem. Ale podobało mi się w sumie. Te komisariaty, które widzieliśmy. No, Head ma takie materiały, że wydaje ci się, że to jest totalnie randomowy temat, ale on na tyle fajnie to gdzieś zmontuje i sobie poopowiada, pożartuje, że po prostu spoko się spędza czas przy tym. Pod dużą presją walka z przestępczością jest trudna, więc nie bądźcie surowi dla policjantów, którzy wykonują trudną pracę. Mam po prostu nadzieję, że nikt nie odbierze tego. Nie, no jest fest dużo policjantów, którzy myślę się starają. Nie? Wiecie, jak to jest z opiniami w ogóle. To jest tak, że jak dajesz, masz w skalę tych 5 gwiazdek, bardzo często jak wszystko gra, to nie zostawisz 5 gwiazdek, bo po prostu jesteś zadowolony. Impulsem do zostawienia recenzji, opinii, czegokolwiek jest często coś negatywnego, dlatego tych negatywnych z reguły jest więcej niestety. Jako atak na policję, o minusach bo... się częściej gada niż o plusach, no.
Tacy są ludzie. Muszę jechać przemalować auto. Szybko. O opisach z gadu-gadu ma fajny? A to chyba było widziane. Chyba tak. Oczywiście na Google Maps jest znacznie więcej źle ocenianych komisariatów. Oto pojedyncze recenzje niektórych z nich. Komisariat Policji Wrocław-Rakowiec. Jedna gwiazdka. Okropne. Pójście chłopaków na swoje z TV Gry. To jest jeden z najlepszych ruchów na YouTube, jakie widziałem ostatnio, przez ostatnie lata. Nie, tu jest. Mamy też komendę powiatową policji w Pile 2,3. To fakt, są złodziejami. Zatrzymali mi skrzynkę narzędziową. Po odebraniu jej brakło kilku narzędzi. Złodzieje w mundurach. Nie obrażam złodziei, bo policja honoru nie ma. Zatrzymali skrzynkę. Zero honoru. Wzięli sobie młotek.